Szefowie misji dyplomatycznych z całego świata odwiedzili region świętokrzyski. Trzydniowa wizyta ambasadorów wraz z rodzinami rozpoczęła się 18 października. W stolicy regionu gości powitali włodarze Kielc i województwa. Przedstawiciele misji dyplomatycznych z 22 krajów zapoznali się z potencjałem gospodarczym oraz walorami turystycznymi i przyrodniczymi regionu. Gościom towarzyszyli marszałek Andrzej Będkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz członek zarządu województwa Marek Bogusławski. W Kieleckim Parku Technologicznym spotkali się ze studentami Politechniki Świętokrzyskiej, zwycięzcami tegorocznych międzynarodowych zawodów robotów marsjańskich. W Starachowicach ambasadorowie zwiedzili Muzeum Przyrody i Techniki, obejrzeli Wielki Piec oraz pierwszy samochód produkowany w tutejszej fabryce samochodów ciężarowych Star 20. W powiecie opatowskim gościli w winnicy Grzegorza i Wioletty Brzostowiczów, a w nocnej scenerii podziwiali zamek Krzysztopór w Ujeździe. Dyplomaci odwiedzili także pierwsze w Polsce żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, Kolegiatę Świętego Marcina w Opatowie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni oraz Święty Krzyż.